Wyścig na wiejską trwa, kandydaci walczą o każdy państwa głos, a my staramy się przybliżać ich poglądy. Katarzyna Oborska-Marciniak, witam w politycznej rozmowie dnia. A dzisiaj moimi gośćmi są kandydaci do Sejmu, Joanna Bronowicka z partii Razem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest ze mną również pan Piotr Woźniak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Dwie partie lewicowe, uzupełniające się? W moim przekonaniu jest to niezbędne zagrożenie rosnącą siłą Prawa i Sprawiedliwości, prawicy i skrajnej prawicy powinno sugerować wszystkim lewicowym organizacjom, że w jedności siła, ponieważ to może zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość w zwycięstwie, a zwłaszcza w większości konstytucyjnej. Państwo idą do wyborów takim szerokim frontem, natomiast państwo jako lewicowa partia, partia Razem, ale sami. No my jednak uznaliśmy, że nie było na kogo głosować i dlatego postanowiliśmy stworzyć nową partię. Partię, która rzeczywiście będzie reprezentować interesy zwykłych ludzi. A co mają państwo takiego, czego nie ma koalicyjny komitet? Znaczy przede wszystkim inaczej, w inną genezę partii. My powstaliśmy nie dlatego, żeby ratować właściwie słabnące poparcie partii koalicją i chcieliśmy tworzyć partię w sposób demokratyczny, oddolny i budować ją wokół programu i wokół ludzi, zwykłych ludzi, którzy sami są zwykłymi pracownikami i rozumieją problemy. Czyli nowa jakość na lewicy. Tak? Nowa jakość na lewicy, powiem tak, panowie Miller i Palikot skompromitowali w ogóle to słowo lewica. My uważamy, że jesteśmy jedyną partią lewicową. Czy ma pan takie poczucie, że to zostało, słowo lewica zostało skompromitowane przez pana Millera? Ja mam poczucie, że przez 10 lat niestety Sojusz Lewicy Demokratycznej wiele przespał i co do tego nie mam wątpliwości, wyraziłem to na konferencji prasowej, że dobrze się stało, że obecne władze zapowiedziały, że nie będą kandydować po wyborach parlamentarnych na stanowisko szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wyraziłem takie zdanie, bo uważam, że potrzebne są nowe twarze, takie jak na przykład Piotr Woźniak, jak na przykład wiele innych działaczy 30-40-latków, którzy osiągnęli sukces zawodowy, którzy mają doświadczenie samorządowe i którzy wiedzą, jak ratować lewicę. Dokładnie na tym ten pomysł polega. Skompromitowani liderzy Leszek Miller i Janusz Palikot chowają się i po raz kolejny wyciągają nowe twarze. Wcześniej był pan Olejniczak, pan Napieralski, a teraz jest pani Nowacka. No, myślę, że wyborcy tego nie kupią. Była szansa, no żeby pokazać... Poczekajmy do 25 października. Była szansa... Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził w tym kraju i w tym czasie obniżono podatki dla najbogatszych, wysłano polskie wojska do Iraku i przyzwolono na tortury na terytorium tego kraju. Myślę, że wielu wyborców tego nie wybaczy. Nie wybaczyli tego nasi członkowie i sympatycy, którzy cieszą się, że wreszcie jest partia, która rzeczywiście reprezentuje lewicowe poglądy. Jest poczucie zagrożenia ze strony partii Razem? Poczucie pokory, bo to wyborcy na szczęście ustalają wyniki wyborów, a nie same partie. W związku z tym, z całym szacunkiem, trzeba poczekać do 25 października. Wszystkie notowania, oczywiście bez zwiększonych uszczypliwości, wskazują, że jednak jedyną liczącą się siłą na lewicy jest koalicja Zjednoczonej Lewicy. Różne sondażownie różnie pokazują wyniki, ale wskazują w ostatnim czasie, że do parlamentu wejdzie właśnie Zjednoczona Lewica, a nie partia Razem. Szanowni państwo, chciałabym, żebyśmy porozmawiali również o w zasadzie dwóch spojrzeniach na pewne sprawy. Dokładnie chodzi o gimnazja. Państwo mówią, że chcą stanowić przeciwwagę dla PiS-u, a z drugiej strony są za zlikwidowaniem gimnazjów, a to jeden ze sztandarowych punktów właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor, z tematem gimnazjów tak naprawdę my zetknęliśmy się już 2-3 lata temu, proponując na swoim kongresie właśnie likwidację gimnazjów. Dlaczego? Dlatego, że ten eksperyment po prostu się nie powiódł. Dzieci w najbardziej niebezpiecznym wieku dojrzewania przenoszone są z jednego miejsca do drugiego, do nowych środowisk, gdzie próbują, przepraszam za kolokwializm, zabłyszczeć. Mieliśmy mnostwo filmików na różnych portalach pokazujących... A likwidacja gimnazjum sprawi, że dzieci będą grzeczniejsze? Nie, być może wskaże to, że ten model, który mieliśmy nieco wcześniej, czyli 8-4 lata, będzie modelem, który jest bardziej przewidywalny, bo w wieku lat 15 wiele więcej się wie i wiele więcej się rozumie niż w wieku lat
kilku mniej, kiedy się przechodzi do gimnazjum. Ale to nie jest tylko kwestia wieku. To jest także kwestia finansowania. Proszę zwrócić uwagę, jak olbrzymi problem dla utrzymania gimnazjów mają samorządy, gdzie każdy wójt, burmistrz czy prezydent, otrzymując subwencję oświatową, tak naprawdę w 70%, 65% otrzymują z budżetu państwa, a 35-40% musi nas zbierać u swoich podatników. Czyli zastanówmy się po pierwsze, czy warto, a po drugie, czy nas na to stać. No dobrze, ale likwidacja gimnazjów nie sprawi, że budżety gmin będą bardziej zaopatrzone. Być może nie sprawi, ale od czegoś trzeba zacząć. Proszę mi wierzyć, jakbyśmy porozmawiali z każdym obywatelem, mieszkańcem Opolszczyzny, to na 10, co najmniej 8 powie, że eksperyment z gimnazjami po prostu się nie powiódł. Wielka reforma edukacji, myślę, powrót do tego, co było? To kolejny kosztowny eksperyment i nie od tego trzeba w ogóle zacząć. Trzeba oczywiście zwiększyć wydatki na oświatę. My mamy w programie zapisane na poziomie 6-8%. Skąd pieniądze PKB na oświatę? No, pieniądze między innymi z systemu podatkowego, który chcemy dosyć radykalnie zmienić. My chcemy wprowadzić bardzo ostrą progresję podatkową i uszczelnić system podatkowy. Także pieniądze z podatków, bo jakby jeśli nie zaczniemy ścigać tych korporacji, które wyprowadzają podatki za granicę, no to pieniędzy nam zabraknie. Natomiast jeśli chodzi o gimnazję, tylko skończę, to nie kolejna kosztowna reforma, ale rzeczywiście musimy zastanowić się, może wspólnie, co zrobić, żeby nie uczyć dzieciaki pod testy, bo my mamy właśnie na swoich listach nauczycielkę matematyki z Krapkowic i ona właśnie jest takim głosem, żeby zmienić coś, bo... Czyli w ramach tego systemu udoskonalanie pewnych tylko elementów, tak? Myślę, że ta dyskusja trwa. Natomiast myślę, że powinniśmy skorzystać z szansy, jaką jest kryzys demograficzny, bo przecież widzimy, że liczba dzieci spada, i zainwestować w jakość kształcenia i zatrzymać prywatyzację szkół, bo często jest tak, że właśnie w mniejszych miejscowościach przekazuje się to, tworzy się szkoły społeczne, zastępując szkoły publiczne. Jeszcze jedno słowo, tak? Jedno zdanie. Mówimy o tym, jak wyglądają finanse publiczne w Polsce. Proszę wierzyć, ale 30 miliardów dziennie, tyle mniej więcej wynosi kwota transakcji finansowych na polskim rynku. 30 miliardów dziennie, czyli przez 10 dni mamy właściwie, czy przez 12 dni mamy dokładnie kapitałowo taką wartość transakcji na rynku finansowym, ile wynosi budżet Polski na wydatki. To właśnie wprowadzenie podatku od tego rodzaju transakcji, od wielkich korporacji, i obciążenie tym, co się stało w 2008 roku w kryzysie gospodarczym. To jest kwota około 15-20 miliardów złotych dodatkowo wpływu do budżetu, które może pójść na oświatę. Partia, która obniżała podatki dla najbogatszych za czasów Leszka Millera. Jest ale nie wracajmy do prehistorii, droga pani. Przecież mówimy, jesteśmy w roku 2015. Sojusz Lewicy reprezentuje Piotr Woźniak na Opolszczyźnie, a nie Leszek Miller. Dobrze, szanowni państwo, mamy minutę. Chciałam z wami porozmawiać jeszcze o bezrobociu. W sierpniu 10% na Polszczyźnie, teraz jednocyfrowe. Po 30 sekund mają państwo. Bezrobocie spada, ale nie rośnie bezpieczeństwo i zarobki w pracy. A tutaj właśnie musimy skończyć z umowami śmieciowymi, wprowadzić minimalną stawkę godzinową 15 zł za godzinę i zadbać o to, żeby rzeczywiście ludzie mieli stabilną, bezpieczną pracę na umowę o pracę. Po pierwsze, działania, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach, chociażby z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim, mowa tutaj o współpracy dwóch samorządów, miasta Opola i powiatu Nyskiego, wskazuje, że także w powiatach takich jak powiat Nyski bezrobocie bardzo mocno spadło i w czasie, gdzie w tej chwili współrządzimy w powiecie Nyskim, tam jestem wicestarostą, uzyskujemy parametry, stopień bezrobocia na poziomie około 13%. To już nie należy nic zmieniać? Tak, nie, należy poprawiać, należy udoskonalać, droga pani, ja pani nie przerywałem, więc bardzo bym o to samo prosił. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że musimy zadbać o to, żeby ułatwiać także systemem podatkowym i ukłonom w stronę mikroprzedsiębiorców, bo w Polsce póki co mamy taki sam system podatkowy dla wielkich korporacji, naprawdę, jak musimy jednoosobowy firmy. Niestety. To trzeba zmienić. Skoro jest praca, dobrze by było, żeby ona była jeszcze pewnie lepiej płatna, ale to już temat na kolejną dyskusję. Joanna Bronowicka, Komitet Wyborczy Partia Razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piotr Woźniak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica. Wszystkiego dobrego. To była rozmowa dnia, polityczna rozmowa dnia. Do zobaczenia.
Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.